zarobił. Rozumiesz, że nie miałem nic, bo ja nie pracowałem nigdy. I mi nigdy nikt nic nie dał. Ja sobie tylko to zabrałem, komuś ukradłem i tak dalej. Ja powiedziałem, wszystko wyrzucę z domu, Boże, szafę wyniosę, wszystko. Na koniec świata pójdę, jeżeli to będzie Twoja wola. Ta determinacja pcha moje życie, rozumiecie? Jak taran przez cały czas. Ta determinacja. W ogóle mnie nie interesuje, co myślą o mnie ludzie. W ogóle mnie to nie interesuje. Dlaczego mnie to nie interesuje? Bo ja go znam osobiście. Ja znam Jezusa osobiście. Rozmawiałem z nim dzisiaj. Co mnie obchodzi, co myśli o mnie człowiek, powiedz. To jest coś takiego, jak pracujesz w firmie, tak? I przychodzi do ciebie właściciel tej firmy, patrzy na twoją pracę i mówi: w porządku. I idzie, nie? A za chwilę przychodzi jakiś tam, wiesz, inny pracownik albo kierownik, mówi: wiesz, to tak nie do końca. Proszę cię. Przed chwilą był szef. Wiesz, o co chodzi? Był szef. Ten syn Tymeusza nie liczył się z niczyim zdaniem. Powiem ci więcej, nie liczył się sam ze sobą. Ja się wtedy przestałem liczyć sam ze sobą. Przestało mi zależeć na czymkolwiek. Ja zawsze szukałem poklasku u ludzi. Rozumiesz? Zawsze chciałem być atrakcyjny dla ludzi. Chciałem się podobać ludziom. Rozumiesz? Chciałem się podobać, bo wtedy czułem się zaakceptowany. Wszyscy mówili: o, jesteś w porządku, tak? Dzisiaj mówią, że jestem antychrystem. Moją żonę od świna wyzywali ostatnio chrześcijanie. Różnie. Ale wiesz, o co tutaj chodzi? W ogóle mnie to nie rusza. Jest taki raper fajny, Kola. On mówi: mnie tylko rusza księga Ageusza. On tak śpiewa. Więcej powiem. Kocham tych ludzi naprawdę. Naprawdę szczerze. Śmieję się z tego. Wiesz, to jest, spływa to po mnie jak woda po gęsi. Czemu? Wiecie, kiedy może po tobie spływać coś jak woda po gęsi? Jak jesteś namaszczony. Jesteś pełen Bożej oliwy. Ścieka ona po tobie. To wtedy, obojętnie czym cię obleją, czy to będzie święcona woda, czy to będą wymiociny, rozumiesz? To po tobie spłynie. I nic na tobie nie pozostanie. I tyle. Nie liczę się z niczym. Dlaczego? Bo znam prawdę. Kocham ludzi bez względu na to, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią. Nie mam żadnych jakby wobec człowieka, nie mam dystansu wobec człowieka. My przez 3 lata prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych i pamiętam, wiesz, jest. Kiedy z pachnącego domu idziesz, rozumiesz, do miejsca, gdzie wszystko śmierdzi wokół, tak? To ty musisz wziąć, wiesz, całe swoje, wszystkie swoje zmysły, tak? I je złamać. Ja kiedyś pamiętam, byłem porządnym zielonoświątkowcem jeszcze. Jechałem do kościoła, czy samochodem, miałem autobusem. I to był początek, jak Duch Święty mnie uczył coraz bardziej. I taki siedział na końcu pijany człowiek. Strasznie śmierdział człowieku na pół tego autobusu. A ja miałem 2 przystanki do przejechania, rozumiesz? Tą 500-ką z Dworca Gdańskiego na Siedmą w Warszawie. I od razu wszedłem, mówię: ale śmierdzi, bo tymi drzwiami wszedłem, nie? I poszedłem aż na środek autobusu, wiesz? I stoję sobie, jestem dobrze ubrany, jadę sobie na nabożeństwo, do fajnego kościoła, nie? I słyszę Boży głos. Wiesz, to niektórzy, jak słyszą Boży głos, to mówią: precz szatanie. Są tacy ludzie. Oni nie rozumieją, że to jest Boży głos. Bo ten Boży głos się nie zgadza z ich światopoglądem. Ten Boży głos się kłóci z ich doktryną. Wiesz, ja usłyszałem: usiądź przy nim.
a miejsc było pełno wolnych. Nie zareagowałem, ale Duch Święty jest uparty, bo usiądź. Poszedłem koło niego, usiądź, śmierdział jak trzeba. A potem do mnie Duch Święty powiedział, umarłem zamiast niego. Zamiast niego. I musiałem potem z tym żyć, bo żyję do dziś z tym. Do dziś z tym żyję, wiesz? Wtedy dotknąłem serca Boga w tym autobusie. Dotknąłem serca Boga. I moja doktryna się zmieniła. Otworzyły się moje oczy. Jakieś kolejne oczy się otworzyły w moim życiu. Ja dzisiaj jestem pastorem, ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa. Robimy to nie dlatego, jeździmy, głosimy, nie dlatego, że chcemy zasłużyć sobie na Bożą przychylność. Nie. Wiecie, czy ja będę leżał do góry kołami do końca życia, czy nie, i tak pójdę do nieba. Dlaczego? Bo do nieba nie idzie się przez to, że się jest porządnym człowiekiem, że się służy Bogu, że się chodzi do kościoła i że się różne dzieła Boże tworzy. Do nieba się idzie dlatego, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za grzechy ludzi na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Właśnie idzie się do nieba, jeśli się w to uwierzy. Jeśli przestanie się starać. Jeśli przestanie się napinać i przestanie się walczyć. Jeśli uwierzy się, że Jezus zmartwychwstał i ogłosi Go się swoim Panem, to się wtedy idzie do nieba. I sprawa jest zamknięta. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się, i temat jest zamknięty. Jeśli uwierzysz w to, to idziesz do nieba. Ale robię to dlatego, żeby ludziom zanieść tą informację, która kiedyś dotarła do tego syna Tymeusza. Rozumiesz? On dotarła do niego informacja. Jest taki ktoś, jak Jezus z Nazaretu, nazywany synem Dawidowym, czyli, krótko powiedziawszy, obiecany Mesjasz, Zbawiciel, Ratownik, Lekarz, Zaopatrzyciel. Jest ktoś taki, kto jest w stanie doprowadzić człowieka do Boga. Jest ktoś taki, kto jest w stanie uzdrowić każdą chorobę, zniweczyć ją. Jest ktoś taki, kto jest w stanie uwolnić z każdej opresji, wyprowadzić na wolność, dokonać przełomu. Jest ktoś taki. Informuje o tym ludzi. I ten, kto uwierzy, tak, weźmie to, a potem spożytkuje. Ewangelia jest bardzo praktyczna. Bardzo praktyczna. Jeżeli będziesz chciał wziąć to dla siebie, to możesz to wziąć. Jeżeli nie będziesz chciał, to nie weźmiesz. Kochani, nie znam was tutaj wszystkich. Znam niektórych, znam pastora, byłem w jego domu, jestem w jego domu. Ale nie znam wielu z was. Ja chciałbym, żebyś zastanowił się teraz, co by się stało z twoim życiem, gdybyś umarł dziś. Ja wiem, gdzie ja pójdę. Ja idę do nieba. Jakkolwiek go pojmuję, to idę do nieba. Moje życie nie skończy się przez to, że umrę tu na ziemi. Bo życie się nie kończy. Dopiero zaczyna się prawdziwe życie, kiedy tutaj odchodzimy stąd, z tego miejsca. Powiem wam, ciało nas jedynie ogranicza. Jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni czasem i przestrzenią. Ludzie myślą, że stan, w którym się znajdują obecnie, to jest stan ostatecznego szczęścia. Słuchajcie, człowiek to jest 70% wody. Rozumiesz? Używamy 6% mózgu i arogancko mówimy homo sapiens o sobie. Rozumiesz? I mówimy, to my tutaj żyjemy i jest cudownie. To jest fragment, mały fragment. Mały fragment. Ważny fragment, ale mały. Gdybyś dziś umarł, gdzie pójdziesz? Czy pojednałeś się z Bogiem? Czy uwierzyłeś, że twoje grzechy zostały wybaczone? Czy jesteś dziś wolny?
czy jesteś wolny, jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi. Chciałbym, żebyś to dzisiaj zrobił, żebyś oddał swoje życie Jezusowi. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, chciałbym, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Kto z was nie ma pewności zbawienia? Kto z was, brawo, kto jeszcze? Chodź, proszę. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Masz taką wiarę? Za wszystkie twoje grzechy. Tak mam. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Że wyszedł z grobu w ciele? Wierzysz w to? Tak. Powiedz tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Powiedz, umarł za wszystkie moje grzechy. I dzisiaj, Ojcze, nie masz mi już nic za złe. Kochasz mnie. Ojcze, wierzę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I ja, kiedy zamknę swoje oczy, to trafię do nieba. To trafię do nieba. Trafię do nieba. Panie Jezu, od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem. Amen. Duchu żywego Boga, wypełnij mnie swoją obecnością. Wypełnij mnie swoją mocą. Niech Twoje światło teraz wypełni jego życie. W imieniu Jezusa ja burzę wszelki diabelski plan powzięty przeciwko jego życiu. Ja łamię wszelką moc ciemności, która opanowała jego życie. Ja ustanawiam w tej chwili prawo dziecka Bożego przez zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa, przez jego śmierć i zmartwychwstanie, przez jego wniebowstąpienie. Ja ogłaszam, że krew Jezusa go chroni i zły nie może go tknąć. Duchu żywego Boga, niech teraz wszystko w jego życiu zostanie opanowane przez Twoją moc i przez Twoją obecność. Amen. Oddajcie Bogu chwałę, kochani. Dlatego, że jeden człowiek się nawraca na ziemi, w niebie jest balony. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. I chciałbym się modlić dzisiaj, a właściwie może nie modlić się, bo nigdzie w Biblii nie znalazłem takiego miejsca, żeby się modlić o chorych. Ale chciałbym, żebyś dzisiaj przyjął swoje uzdrowienie. Może chorujesz fizycznie. Może masz jakiś problem natury psychicznej. Może potrzebujesz jakiegoś przełomu. Czegokolwiek potrzebujesz od Boga, chcę ci powiedzieć, że zostało ci dodane na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu Jezus Chrystus, Boży Syn, nie tylko umarł za nasze grzechy, otwierając nam drogę do nieba, ale też na Jezusa spadła wszelka konsekwencja grzechu. I to jest prawo duchowe. Każdy człowiek, który uwierzył w to, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, ma też prawo do tego, aby być uzdrowionym z każdej choroby, uwolnionym od każdej mocy ciemności, uwolnionym od biedy i od wszelkiego nieszczęścia tu na ziemi. Co to znaczy? Krótko powiedziawszy, choroba na ziemi jest nielegalnie. Rozumiecie? To jest niezmiernie ważne. Bieda na ziemi jest nielegalnie. Nielegalnie. Bo diabeł na ziemi jest nielegalny. Szatan został pokonany. Szatan jest pokonany. Szatan to zwykły frajer. Nikt więcej. A Jezus to bohater. Jeżeli wierzysz, że to diabeł ma władzę na ziemi, tak? To będziesz postępował według tej wiary, którą masz. Jeżeli wierzysz, że to Jezus rządzi na ziemi, to będziesz postępował według tej wiary i będziesz miał skutek tej wiary.
że dzisiaj odczuwasz w swoim ciele problem chorobowy, czy też w swoim umyśle jakąś opresję, czy też jakieś dziedziny twojego życia są opresjonowane, chcę ci powiedzieć, że te rzeczy są nielegalne i możemy je skończyć tutaj. Dzisiaj możemy zakończyć to. Możesz dziś odebrać natychmiastowy cud, albo rozpocznie się w tej chwili pewien proces, który nie będzie długim procesem. Rozpocznie się pewien proces, który skończy się sukcesem. Absolutnym uzdrowieniem, absolutnym uwolnieniem, absolutnym zaopatrzeniem. Słowo Boże mówi, że Jezus stał się grzechem, rozumiecie? Abyśmy byli usprawiedliwieni. Słowo Boże mówi, że Jezus stał się przekleństwem, abyśmy byli pobłogosławieni. Jakim błogosławieństwem? Takim jak sam Abraham. Rozumiesz? Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus stał się ubogim, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni. To są fakty prawne. To nie są nasze dobre chęci. To nie o to chodzi, że Bóg kogo chce uzdrawia, kogo chce uwalnia. To nieprawda. Może komuś się pomyliło to z Gandalfem z Władcy Pierścieni, ale to nie jest ten Bóg. Nasz Bóg jest Bogiem prawa i prawo zostało ustanowione na krzyżu Golgoty. I duchowym prawem jest to, że Jezus Chrystus rozchorował się naszymi chorobami, a w Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Jest, a nie będzie. Jest, a nie będzie. Tak mówi Boże Słowo. Jezus Chrystus został trafiony, rozumiecie, wszelkim przekleństwem, abyśmy my mogli przyjmować przez wiarę błogosławieństwo. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzisz. Wiara jest tego pewnością. Jeżeli będziesz teraz pewny, tak jak ten syn Tymeusza, kiedy wstał z tej drogi, on był pewny, że zacznie widzieć. Amen? On był pewny. On nie przychodzi, nie zastanawia się, uzdrowi, nie uzdrowi. Ja mówię, jak się zastanawiasz, to nie dostaniesz. Z czasem przychodzą ludzie i mówią, bracie, już tylu namaszczonych ludzi na mnie kładło ręce. Ja mówię, i co? I nic. Ja mówię, nic, Bogiem. Ja na ciebie nie będę kładł rąk, bo po co? Ty nie wierzysz. Ty nie wierzysz. Ludzie jeżdżą po całym świecie, jeżdżą, ścigają Benichina innego, ten na nich ręce kładzie, wracają w tym samym stanie. Szok. Wiecie dlaczego? Wiecie, Benichin czy inni ludzie tego rodzaju mogliby im te włosy wytrzeć tak, żeby byli łysi jak ja i nic by się nie wydarzyło. Rozumiesz? Sam Jezus by na nich rękę położył i też by im się nic nie stało. Dalej by poszli w swoim problemie, w swoim kłopocie. Dlaczego? Bo ci ludzie to myślą, rozumiecie, że Biblia to jest jakaś instrukcja obsługi, którą się Kaszpirowski posługiwał. Tu nie ma żadnej czary magii, tu nie ma żadnego czary mary. Jak wierzysz, tak dostaniesz. O to tutaj chodzi. To proste jak drut. Jak wierzysz, tak dostaniesz. Jeżeli wierzysz w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, to tak dostaniesz. Kiedyś u Wojtka Włocha głosiłem i mówię, taka siedziała pani, taka dostojna kobieta i ona miała raka. I tam przyszła na te spotkanie. I ona miała już operację wyznaczoną. Ale wiecie co? Ona uwierzyła, że ten śmierdzący rak jest nielegalny w jej ciele. Rozumiecie? Ona uwierzyła w to, że rak, który jest na jej jajniku, jest nielegalnie. Że ona nie musi mieć wcale tego raka. Ponieważ tym właśnie rakiem rozchorował się Boży Syn 2000 lat temu. Ona po prostu z tą prostą wiarą wyszła. Ja mówię, wiesz, tak. Ja zawsze ludzi potem do lekarza wysyłam, mówię, idź się zbadaj, szczególnie takich, którzy mają takie rzeczy. Ona poszła, się zbadała i lekarz ją zbadała i mówi, wie pani co? Ja nie wiem, co mam powiedzieć, że pani nie ma raka. A ona poszła do drugiego lekarza i zbadał ją drugi lekarz. A drugi lekarz będzie tutaj powiedział? Pani nigdy nie miała raka.
Pani nie miała. Pani Jajniki wyglądają jako nastolatki, proszę Pani. O co tutaj chodzi? O nic więcej, jak tylko o uwierzenie w to, że sprawy zostały nam dane i że rzeczy się wykonały. Chciałbym, żebyśmy się mogli w tej chwili modlić wszyscy. Wstańmy proszę. A ci z Was, którzy chcą wziąć